Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Dawnych Gier i Zabaw. Prezentujemy pomysły na ciekawe zajęcia dla małych, większych i największych. Niektóre z przedstawionych zabaw z pewnością pamiętają nasi starsi widzowie. Niemniej jednak warto do nich wrócić w te ciepłe miesiące i utrwalić pamięć o nich podczas tych zimniejszych. Do większości z naszych propozycji nie potrzeba niczego kupować, bo dawne gry i zabawy skupiały się na wykorzystywaniu rzeczy i zasobów, które dzieci już miały. Chociaż na dawnej wsi dzieci miewały zabawki zrobione przez rzemieślników, zabawkarzy, stolarzy, to były to sprzęty stosunkowo drogie i na pewno nie pierwszej potrzeby. Dlatego dzieci wykorzystywały wszystko, co miały, a czym mogły się bawić. Na przykład stare, przepalone fajerki, kawałek zakrzywionego pogrzebacza. Do tej zabawy wykorzystywano zużyty sprzęt domowy, kawałek zagiętego pogrzebacza i niepotrzebną fajerkę normalnie leżącą na rozgrzanej blasze pieca. Fajerkę toczy się na wyścigi. Kto pierwszy dotrze do wyznaczonej mety lub kto najdłużej da radę z nią biec. Nie każdy z nas ma dostęp do starych fajerek, ale na szczęście i fajerkę, i pogrzebacz da się dosyć łatwo zastąpić. Równie dobrze będzie się sprawować zużyte i niepotrzebne koło od roweru, bez dętki i opony, sztywny drut zagięty w koło, a nawet koło hula hop. Za pogrzebacz może nam służyć długi kijek z rozgałęzionym lub zakrzywionym jednym końcem. Toczymy! Do grania w dwie następne proponowane przez nas zabawy nie trzeba nic, czego nie znajdziemy na pobliskim podwórku. Pierwsza z nich to ciupy, czyli kamienie. Potrzebujemy tylko minimum 5 niewielkich kamyczków i miejsca, gdzie możemy grać. Trawnika, werandy, dywanu, murku. Grać można wszędzie i zawsze. Naszym zadaniem jest podrzucanie i podnoszenie kamyczków. W pierwszej rundzie podrzucamy jeden kamyczek. Zbieramy pojedyncze kamyczki w czasie, gdy pierwszy jest w górze, wszystko jedną ręką. W drugiej podrzucamy po 2 kamyczki i tak dalej. W ostatniej rundzie kamyczki rozkładamy na wierzchu dłoni, podrzucamy i musimy je złapać w tę samą dłoń. Nie dajcie się zwieść, gra tylko wydaje się prosta. Wymaga dużej koncentracji, szybkości i zwinności. Na koniec klasyka, która wymaga odświeżenia. Chłopek, czyli odmiana gry w klasy. Potrzebujemy jednego kamyka, patyka i ziemi. Jeśli gramy w mieście, przyda się też kreda. Rysujemy zaprezentowane pole do gry przypominające człowieka, chłopka. Zadaniem grającego jest rzucanie kamyka na kolejne pola i skakanie po planszy z omijaniem pola, na którym właśnie leży kamyczek. Pierwszą rundę skaczemy na 2 nogach, kolejne skacząc na jednej. Skaczemy do końca, na polach 7 i 8 robimy obrót 180 stopni i również skacząc wracamy, zabierając po drodze kamyczek. Można skakać samemu, ale jeśli gramy w grupie, wygrywa ten, kto pierwszy ukończy wszystkie tury. W czasie gry można oczywiście skusić. Jeśli nie trafimy kamykiem w odpowiednie pole, nie utrzymamy równowagi, skoczymy na linię lub zapomnimy kamyka zabrać ze sobą w drodze powrotnej. Zapraszamy Państwa do spędzania czasu na wolnym powietrzu, bawiąc się, ganiając, korzystając ze słońca. Pamiętajmy, ruch to zdrowie. Zapraszamy!